witam. Dzięki uprzejmości firmy Escribo mogę zaprezentować kolejne piękne pióro firmy Graf von Faber-Castell. Oto się pojawiło. To model Classic w kolorze Pernambuco, a właściwie z materiału drewno pod nazwą Pernambuco jest ten model wykonany. Jak się mówi już tyle razy o tych piórach wszystkich, to potem nie wiem co powiedzieć. I widzę i słyszę, że ciągle się powtarzam, więc tutaj mogę jedynie się powtarzać, powiedzieć, że zawsze mnie podoba się ta skówka. Jest ona w kształcie takiego ugniatacza, ubijacza do fajek, lekko rozszerzona na końcu. Ma ten taki bardzo, można powiedzieć, oldschoolowy klips. Tam oczywiście tuż nad nim wygrawerowane logo, a na górze takie drobne, jakby to powiedzieć, nacięcia, które dodają szyku temu przedmiotowi. Jest on oczywiście, to moja opinia, bardzo piękny. Z drugiej strony także widać, że końcówka korpusu też jest lekko ząbkowana. No i ta struktura drewna naciętego wzdłużnie bardzo ciekawego efektu przydaje temu korpusowi. Jak widać, jego strukturę jest bardzo widowiskowa. Stalówka też jest bardzo ładna, nieprzesadzona w jakiejś tam kolorystyce. Tu barwna z logiem firmy i oznaczeniem grubości. Tutaj jest MK. Wszystko to tworzy wizualnie ładny efekt końcowy i zawsze mnie się te pióra podobały. To już powtarzam kolejny raz, choć ja tak naprawdę nie lubię sekcji metalowych i skówek. Skówki jeszcze mogą być metalowe, ale sekcja metalowa zawsze jakoś mnie odrzuca, chociaż mogę powiedzieć, że ja tu mogę sobie zawsze trzymać powyżej. Nie lubię trzymać za metal, mogę za drewno i to właśnie w tym modelu jest mi dane, jeśli mogę tak powiedzieć. Po założeniu skówki widzimy, że środek ciężkości tego pióra wypada bardzo wysoko. No i pisanie z założoną skówką jest to duże ryzyko. Widowiskowo to wszystko ładnie się prezentuje, ale jak widać tutaj, no może i nawet nie jest za bardzo przeciążone do tyłu, ale przy pisaniu z tyłu z założoną skówką trochę to męczy dłoń. Naboje i konwertery International, produkowane także i przez firmę Graf von Faber-Castell, są do dostania, więc nie ma problemu z zasilaniem tego pióra. Prawie 40 gramów waży ze skówką, a po zdjęciu skówki już mu sporo ubywa i pióro jest dużo lżejsze, właściwie waży tyle co przeciętne pióro. Ma 14 cm bez 2 mm długości, a sam korpus to 13, więc jak dla mnie można nim pisać bez założonej skówki. Tutaj widać, że 11 mm to grubość korpusu, a 9 mm, jeśli dobrze widzę, to sekcji tam w tym miejscu, w którym się zazwyczaj trzyma. No, jak dla mnie ta stalówka zbyt grubo pisze. Ja nie lubię takich grubych stalówek. Ja bym nie kupił z taką stalówką, tylko ze znacznie cieńszą. Prawdopodobnie XF. Ale tutaj można sobie stalówkę odwrócić. Jest tak perfekcyjnie zeszlifowana, że zupełnie doskonale się nią pisze odwróconą. Tutaj pisze B, ale to jest przecież MK. No i z tej strony to w moim odczuciu XF. Można trochę tutaj, jak próbuję docisnąć, pogrubić tą linię, ale fleksować się nią nie da. Z lewej strony widzimy Duofolda, największy model Centennial. Widać, że długość ta sama, ale lżejsze i węższe. Piękne pióro, godne polecenia. Dziękuję za uwagę.